Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem ciągnikiem gdzieś w czymś, no... Gdzieś coś, tylko garaż. A aktualnie zabieramy się do pracy, jak widzicie, jest środek lata. I w sumie ja już pracę zacząłem dużo wcześniej. Teraz tylko jedziemy po... odebrać naszą niespodziankę. Za chwilę się dowiecie, co to takiego. Powinniście się już sami domyśleć po tym, co wspominałem w poprzednim odcinku, co zostało oddane. No i jeżeli już wiecie, to naprawdę gratuluję i dziękuję za aktywność. Okej. Okay. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to za chwilę się dowiecie. Jak widzicie, stan konta troszkę się zmniejszył u nas. O, już coś tam widać w oddali. Stan konta się pomniejszył z tego względu, że mam chwilowo, powiedzmy, zakupionego bizona Z056 miodowego. Bardzo mi się spodobał. I tak w sumie koszę sobie na dwa kombajny. Teraz te żniwa, jest tego pola dość sporo jak roboty, więc dlaczegoż by nie. Dalej jeszcze nie ogarnąłem tego manualnego podczepiania. Muszę to wreszcie zrobić, bo widzę, że wiele osób... O kurczę, co to za ścinka? Wiele osób tego chce, tym bardziej, że gram na singlu, więc żadnych problemów większych z tym nie ma. Nic się nie buguje, nic się z tym nie dzieje. Jest jak najbardziej okej. To już jak widzicie, jedno pole tylko pszenicy jest skoszone, tam kawałek rzepaku również skoszony. No i tak atakuję po kolei, kąsam wszystkie pola. To od tej strony akurat było koszone, tak bo było pod ręką. I zaczynam od dołu, powiedzmy, całej wioski kosić wszystko. Także tutaj za domem też już rozpocząłem. Jakiś tam zbiór. No, przerzucimy sobie kamerę, żeby nie ukrywać tej nowej przyczepy, która naprawdę mega ładnie się prezentuje. Kolor ferg może sobie zmienimy, bo jak na tą chwilę średnio mi się podoba. Mógłby być ten srebrny, szary. Szary taki. No fajnie by to wyglądało może. Do case'a też w sam raz by pasował. I tak to jest za bardzo czerwony. Tak dorzuciłoby się jakiegoś kontrastu. Dobra, to w sumie niech się sypie nam rzepaczek. Ale ja sobie co przeskoczę. Jak widzicie, tak wygląda i prezentuje się bizonik. Ładnie mruczy. Ale do tego wrócimy za chwilę, skończymy tam ten rzepaczek. O kurde, zapomniałem całkiem, że ten Holand ma tak powolny syp, że naprawdę się odechciewa. Czyli chyba jednak już coraz bardziej jestem za tym, żeby wyleciał bizonik na gospodarstwo. No, a sam już, powiedzmy, chcę jakiejś zmiany związanej chociażby z kombajnem. Miał być ten rekord, ale na rekorda na razie nas nie stać, więc po kolei stopniowo będziemy sobie zmieniać. A jak ktoś żałuje, że nie będzie New Hollanda na serii, to spokojnie, nie martwcie się, bo już mam upatrzonego, naprawdę fajnego New Hollanda też w takich wiejskich klimatach. Także naprawdę będzie mega, ale to mega ładnie wyglądał. Zobaczymy, jak tam co wy będziecie sądzić na temat tego bizona. Czy go zostawiać, a sprzedawać New Hollanda, czy może dwa kombajny. Chociaż nie chciałbym za bardzo dwóch kombajnów zostawiać i pracować nimi. To jest tylko taka wyjątkowa akcja żniwna, żeby dodać sobie jakiegoś takiego smaczku, można powiedzieć. No i to przez co jest też spowodowane, że ja teraz chłopacy z PGR-u pomagają mi tym bizonem kosić, a później ja będę musiał się im odwdzięczyć tym samym, czyli po prostu będę musiał ja do nich przyjechać i kosić, jak już skończymy u nas żniwa. Trawa prosi się o skoszenie, zobaczymy, czy tym razem uda się zrobić sianko, czy też nie. Bo poprzednim razem niestety skosiłem sobie, ładnie zgrabiłem, elegancko przygotowałem wszystko.
No i tak stało. Początkiem, czy tam końcówką wiosny. Początkiem wiosny chyba stało. Schło. Jeden dzień, drugi dzień. Już się bardzo zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje, czemu to jeszcze nie przysycha, co jest grane, no nie? No i poszedłem spać, wstaję rano, patrzę, a tu deszcz i to napierdziela, szybko w ciągnik. Wziąłem przyczepę samozbierającą i tyle, co się udało zebrać tej trawy. To już zebrałem, wrzuciłem ją na styrtę i no, oto taka historia. Widzicie, no trochę rzepaki nie powychodziły. Nie wiem, czy ja w ogóle ten przejadę, czy też nie. Się tu pcham bokami. Jakbym nie mógł tam jechać normalnie przez mostek. No, w sumie udało się jakoś przyjechać. Mały kombajn to zwinny, wszędzie się zmieści. Sobie obkosimy trochę tak, żeby już można było jakiegoś pracownika puścić. Dwa kombajny, żeby nam latały. Z odbiorem to będzie problem tylko przy pszenicy. Co prawda ten bizon ma większy zbiornik załadunkowy, no ale mimo wszystko też i szybciej kosi od tego New Hollanda. On tam lata z większą prędkością. Jak możecie się domyśleć, jest to 10 km na godzinę. Tak naprawdę daje czadu. Wycofamy. No w sumie to już się zacznę wcinać. Tutaj to nawet można by było na pół się przecinać, ale nie będę kombinował. Puszczę pracownika i niech sobie jeździ raz przy razie. Jak to mu wygodnie. W jego wypadku to spodziewam się, że to nic innego nie będzie. Pominiemy sobie troszeczkę, tak żeby pracownik łapał wszystko, a w razie czego jakieś mijaki czy co. Ja sobie już zmierzę ten ciągnik, który jest odpalony. Bizona odpalimy i też nakierujemy już, żeby latał sobie i kosił. Ładny pokos wylatuje z tego bizona, nie wiem czy to przez to, że on ma większą szerokość roboczą, ale no nie jest taki przerywany jak z New Hollanda. Chyba tak mi się wydaje. A wiem, że gdzieś jeszcze w jakimś bizonie był, w jakimś kombajnie był taki przerywany. Z przyzwyczajenia nie wcisnąłem B, żeby opuścić. No, co on tam kombinuje? Drzewo napotkało i przez to ma już problem. Jak to drzewo ominąć? No i dobra, to leć sobie już tak. Myślę, że dalszych problemów nie będzie miał. Tam z przodu jeszcze mógłbym zrobić w sumie. A dobra. Niech jedzie, nie wtrącam się. No jak widzicie, Seasons daje o sobie znać. Te plamki wszystkie, tutaj jakieś uschnięcia, coś tutaj. No. Powiem wam, że całkiem fajnie, że dodaje coś takiego do rozgrywki. Bo przynajmniej coś się nie dzieje, a nie cały czas tylko zbieramy i zero jakichkolwiek strat, niczego nie ponosimy. Co byśmy nie zasiali, kiedy byśmy nie zasiali, wszystko nam cudownie, pięknie wzejdzie, wyjdzie, na 100% nawieziemy i jest okej. Jak tutaj, no niestety, to fajnie, tutaj klimatu ma swój urok. Musimy po prostu walczyć o ten plon. Trzy razy nawozimy, a dodatkowo jakieś mieszanie, powiedzmy nawozów typu raz nawozy mineralne, później gnojowica i znowu później może iść jakiś mineralny bądź też obornik, czy tam co kto preferuje. I ten kombajn nie dojedzie do końca, ale tu ładnie sypie ten rzepak. No, jestem pod wrażeniem. Przełączam się trochę. Ale fajna ta przyczepka teraz. Mega mi się podoba. I Irek, pracownik Irek. Ale fajnie się to komponuje. Mega, muszę sobie drugą tak samo zrobić. Albo dokupię jeszcze D50 albo D55, tak żeby można było troszkę więcej tego wozić.
patrząc na to, że jak mam mieć jakieś ziemniaki, to ich będzie naprawdę sporo. No ale nie, dobra, nie jeździmy z kabiny, tylko z zewnątrz. Muszę się nacieszyć tym widokiem, gdy jeszcze Krysika Internationala, to jeszcze tej przyczepki. A właśnie, chyba przez to, że te odcinki mi się usunęły, to powiem wam, że widziałem takiego Internationala na żywo. Tylko, że bez przedniego napędu. Tam akurat u gościa, u którego byliśmy po 10-14 i już Irek pełny zbiornik. Kurde, szybko. No to mieli takiego Internationala i wywozili od razu obornik na pole. Praktycznie sąsiedzi byli ci goście. Także mówił właśnie ten właściciel tej 10-14, że kupili na spółę nawet John Deere'a Combine. Nie wiem dokładnie, jaki to był model, no bo nie widziałem tego John Deere'a, tylko mówił, wspominał o tym, że takowego kupili. No tu się bizonik fajnie ustawia, przynajmniej do zsypania. Nie tak jak, kurczę, tutaj z Holandem. Aż za dużo się opuściłem. Mimo tego, że rzepak to się szybko zasypał. Fakt faktem jest mały zbiornik. No ale nie przesadzajmy. Co on tam kombinuje? Coś mi się już nie podoba w tym, co on robi. Gdzie on, w którą stronę będzie kosił? Może w drugą? Jakbym tego nie widział na żywo, to bym nie uwierzył, co on zaczął odkrzyniać. Powiem ktoś, o co chodzi? I dlaczego tak się stało? Bo ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Zaczął kręcić obieżę dookoła. Pogubił się chyba w tym pracowni. O kurde. A bizon ma ciężko. Musiałem wyrzucić w ogóle tą modyfikację, która dodawała realistyczną glebę, że się tak wyrażę. Bo bizon nie był w stanie jeździć. Takie górki on już by stanął i koniec. Nie pojechałby dalej. Nie ma nawet takiej możliwości. Tak więc musiałem to sobie wyrzucić, bo ani jeden, ani drugi kombajn nie dawał rady. Fakt faktem, fajnie by było może przy odłożeniu przyczep, jakby te ciągniki się kopały, ale nie kombajny, gdzie one zwalniały do zera, zakopywały się, no i jak ja mam wyciągnąć kombajn, jak to nawet nie ma za co holu złapać. Także wolałem sobie to odpuścić i już nie wrzucać tej modyfikacji. Staram się akurat wyprostować troszkę ten kurs. Chociaż pewnie z marnym skupiniem to mi to wyjdzie. No i tak zostanie kawałek nijaka. Jednak udało się. Cóż za dziwny dźwięki siebie wydaje. Dobra, nie będziemy się teleportować między stanowiskami. Jak już dolatamy na przyspieszenie. Tak to realnie przynajmniej wygląda. Jak tam Greg? Kosisz czy nie kosisz? Jak oni się teraz nazywają? Jest jak Edmund, powiedzmy, i drugi pracownik, nie wiem, E i F. Ten to jest Felek, a tu jest Edmund. Dobra, okej, mamy pracowników. The best. 80%, no to nie opłaca mi się jechać jeszcze wysypywać. Fajne, duże pokosy zostawia, to już wspominałem. Ale akcja, kurczę. Aż normalnie. Muszę się unieść. Mam to nagrać. Coś może z tego momentu wyrzucę sobie do intra teraz, jakie będzie. No, tak powinienem zrobić. Na dwa kombajny. Kurczę. Jeszcze jakie? Dwa klasyki. Chociaż u nas ten New Holland 50-50 nie był zbytnio widywany. To muszę przyznać, że go nie widziałem. Jeszcze u nas. I druga strona.
ale on mruczy fajnie. Nie, ten bizon zostaje u nas jak nic. Na 100% jestem pewny. Odpuśćmy się. Wymaga wapna? Słucham. Czy to było wapnowane? No bez jaj. Na ten cieniutki paseczek tylko. Tu wam od razu pokażę. Kolejne poletko było już skoszone przed odcinkiem pszenicy. Za pomocą bizonka. Tam zostało duże pole jeszcze rzepaku. New Holland będzie miał się z czym bawić. No i dla bizona też zostało kilka poletek, jak 13 może nie, ale tak 25, 22, 17. No i w sumie to by było na tyle, że bizonik już by troszkę wspomniał nas. Zobaczymy. No, no tutaj 25, 22, 17 jest trochę roboty. Tą jedynkę spokojnie sobie zdążył ogarnąć. No i co tu 15 zostanie jeszcze, to już i Holandem nawet na sam koniec można dokosić sobie ten wąziutki paseczek koło domu rzepaku. Dobra, w sumie. Jeżeli tu trwali do końca, to zostaw w komentarzu hashtag bizon, a na pewno przypnę ci serduszko, zostawię lajka i zapewne wyczytam cię w kolejnym komentarzu. A jeżeli się spodobało, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj i zapraszam do kolejnego odcinka. Napisz jeszcze, czy mam sprzedać New Hollanda i kupić bizona, czy New Holland zostaje i dopiero bizon rekord wpada do nas na gospodarstwo. Dobra, także na razie. Trzymajcie się, cześć.